Na placu miejskim obok fontanny Porozumienie Obywatelskie przedstawiło dziś oficjalnego kandydata na burmistrza miasta Malborka. Można było także dostrzec nowe twarze kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu. Hasło wyborcze Porozumienia Obywatelskiego brzmi: razem zmieniajmy Malbork. Porozumienie Obywatelskie, wywodzące się trochę z komitetów obywatelskich z początku lat 90., czyli bardzo szerokiego spojrzenia na politykę regionalną, miejscową, miejską, malborską. Podjąłem tą decyzję, to była bardzo trudna decyzja, ale naprawdę to jest bardzo dużo środowisk. Od środowisk Platformy, po środowiska katolickie, stowarzyszenia, wiele grup społecznych. Otrzymałem ten kredyt zaufania, będę startował w nadchodzących wyborach po to, żeby dalej zmieniać Malbork. Takie jest nasze hasło. Razem zmieniajmy Malbork. Chcemy... I to nie są tylko nasze marzenia, ale ten kontrakt terytorialny z marszałkiem, który mamy jakby już parafowany, czyli miejski obszar funkcjonalny, na który w następnej perspektywie otrzymamy 180 milionów złotych, wykorzystać po to, aby Malbork dalej rozwijał się bardzo dynamicznie, po to, aby jeszcze bardzo wiele zrobić, i to jest realne. Musimy za to wziąć odpowiedzialność, dlatego podjęliśmy ten trud, zarówno kandydaci na radnych miejskich, jak i powiatowych, a również ja jako kandydat na burmistrza będziemy chcieli razem zmieniać nasze miasto tak dalej bardzo dynamicznie jak do tej pory. Panie burmistrzu, jakieś główne założenia programowe, czy może pan zdradzić? Program przedstawimy za chwilę, ale oczywiście będziemy chcieli skupiać się na tym, co najważniejsze dla mieszkańców, polityce prorodzinnej, drogach, szkołach, infrastrukturze, która buduje nasze miasto pod względem ekonomicznym. Te założenia przedstawimy niedługo. Dzisiaj to jest oficjalne otwarcie kampanii, przedstawienie kandydatów. Mój akces. Za chwilę będziemy też mówić o tym, co chcemy zrobić. Tak jak powiedziałem, to nie są nasze marzenia, ale to są fakty, które chcemy w naszym mieście realizować po to, aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej niż do tej pory. Razem zmieniajmy Malbork. TV Regionalna 24.pl. TV Malbork. TV Sztum. TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.